czysty. Co nad się męczy? Te płuca wypluć. Jesteśmy w czwórce. Jest ciężko. Znaczy tu jakieś leki może. Się trochę podratuję. Właśnie jesteśmy w Anchorage. Nikt nas nie chce zabrać, pada deszcz. Maciek nas uczył przed wyjazdem, przed zdobyciem szczytu, nie robimy sobie zdjęcia, że jesteśmy wszyscy w grupie. Okej. Okay. Taki jest ten dobry. No to dotarliśmy na miejsce. Pytanie, czy będziemy spać w tym pociągu? Tutaj w tym domku. A może w namiocie? Narcyz jest załamany. Wszyscy filmują. Za niewielką dopłatą zezwolono nam doświadczyć w warunkach, w jakich radzili sobie traperzy. No. Zadwisły traperzy. Niestety nie było lokalu bez prądu, który by w 100% oddawał tę jakość. Za to właściciele zapewnili, że zapach nam to zrekompensuje. Ale i tak lepiej niż tam w tym pociągu, nie? Pociąg do okna. Mamy wszystko. Garnuszki. Lodówka. Co nie dałeś do niej? Może niekoniecznie. Ognista woda. No, no i tak zaczynamy. And exits there's two in the back, two up here, just turn the handle, pretty straightforward. Two fire extinguishers, one up in the hatch, you undo a clasp, pull the pin, squeeze the handle. And then if you let anything up, we'll spray you down with those, so of course no smoking. And everybody knows how the seatbelts work.
Yeah. And they're all fastened. Just lift the buckle to release them. Required for takeoff and landing. Once we're up in the air and we're away from Talkeetna, you can stand up and come up here one at a time. You can look forward, or if you need to look out the other side, you can go back a little bit and look out the other side if you want. So cool. Feel free to move about the cabin, but later on. Kurde, zobacz na cyza, jak on wygląda. Narcyz wreszcie wziął się do roboty. Górnik, który bez doświadczenia fizycznego. I Narcyz. Narcyz, zapakowanie, wywrotka piąta. Dzień 51. Uciekliśmy Koreańczykom. Musieliśmy się zatrzymać, bo Piotr złapał kamyk. Bucik. Przerażająca cisza. Sterylna czystość. I tylko od czasu do czasu słychać chichotanie Eskimosów, gdy pocierają się noskami. Ale robią to tak dyskretnie, że można przegapić. My tu gadu gadu, a tam lawiny spadają. Mamo, ratuj. Dobry, jest godzina 23, Piotr przygotował pyszne jedzenie. Jak to 23? 11 mówiłeś. Słońce dopiero wschodzi. Słońce się schowało do góry. Dzień 26, zaglądamy. No teraz się akurat do Łoża Marzyńskiego. Spokojnie, nie tak. Ale jeszcze bez makijażu jesteśmy. Nie rób tam zdjęć. Czekają, aż będzie większe słońce. A jak może być większe słońce? No to wstaliśmy. Dzień to jest dzisiaj drugi, nie? Tak. Powiedzmy, że dzień drugi. Słońce nas ładnie budziło. Za chwilę zajdzie tam za tą chorą. Tomaszek wyspany. Ludzie się zawijają. Narcyz tam jeszcze coś, kurde, w środku grzebie. Ale bez makijażu jestem, weź się z tym aparatem. A lawiny tam wchodzi. No pięknie jest. Tylko tlenu coraz mniej. Dziś na śniadanko jajeczka. Żeby je usmażyć, trzeba je najpierw ładnie obrać ze skorupki. Najlepiej jest używać techniki takiej jak przy ziemniaczkach, wtedy się najmniej marnuje. Mistrzowie potrafią samą skorupkę odkroić, a tak wygląda
jajko w pierwszym kampie. Będzie z niego jajecznica. A tu już mamy przygotowaną kiełbaskę z cebulką, ładnie podsmażone wszystko. O. Myślę, że możesz się tym zająć, bo już skorupka odpadła. Jajeczka, ładnie. Wyglądają jak z kamienia. Narcy dzisiaj dowodzi. Trzyma tempo równo. My tu nie dajemy rady. Tomek za nami. Dajesz radę? To może przerwa, co? Dzień trzeci, Tomaszek już tam chodzi. Tomeczko, jesteś koło mojego namiotu? Otworzyłbyś mi tu właz. O kurde. No słoneczko za chwilę wyjdzie. Dobry. No elegancko. No to była mgła. No i taki mamy widok z namiotu dnia trzeciego. Flaga powiewa, dzień jest piękny, Amerykanie się pakują, nie no, do takiego widoku to warto wstać rano, naprawdę. Na Windy Cornerze, wszyscy to powtarzają jak nagrywamy. Narcyz coś tam ciągnie. Na to się dostać do cyca. Stamtąd przyszliśmy. Tam jest nasz kraj. Byliśmy na Windy Corner, na 4040, tam zostawiliśmy depozyt. Właśnie mijamy szczeliny. Wygląda to kiepsko. No, to nasza trójeczka, gdzie za chwilę pójdziemy, zjemy kolacyjkę. Jutro rano pakujemy się i walimy do czwórki. Jeśli pogoda oczywiście dopisze, będziemy się czuć dobrze. Taki jest plan, zobaczymy jak będzie. Na razie idziemy, aby małą siestę odbyć, czyli godzinka spanka, gotowanko. Ops, naszemna szczelina. No tak, pogoda się troszeczkę spierdzieliła, zaczął padać śnieg. Jesteśmy w drodze do czwórki przed Windy Cornerem. Pięknie! Na dole jak widać świeci słońce. My tu dostajemy w taką chmurkę, właśnie weszliśmy. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Zaraz się w pogodzie wyjdziemy troszeczkę może wyżej. Także do zobaczenia w słoneczku. Jak widać pogoda psuje się coraz bardziej. Żeby nie było, że cały czas mamy słońce. Pojawia się mgła. Akurat na naszej drodze, na naszej wysokości. Niżej można zauważyć, że fajnie słoneczko.
Taki właśnie jest tempo wchodzenia pod górkę. To jest grupa Kanadyjczyków, spotkaliśmy ich, przepraszam, Amerykanów, spotkaliśmy ich w kampie numer 1. Są z Anchorage, czyli mają bardzo blisko. Robili sobie wycieczkę nam, Denali. A to jest moja ekipa. Jesteśmy w drodze do kampu 4, ale nie ciężkie podejście. Nie mogę się wysłowić, jakiś korek się zrobił. Po jednej stronie mamy zamglone skały. O, tam już nic nie widać, co się dzieje. Mamy szczeliny. Tam w dole ludzie schodzą. Generalnie tam jest pole pełne szczelin i mostków. Chyba trzeba iść dalej, co? I oto mi ukazał się kamp 4. Ten długo oczekiwany. Oj, co ludzie schodzą. Długi na samocie. Dzień 6. Co noc się męczy? Chcę płucowy tu wypluć. Jesteśmy w 4. Ciężko. Znaczy to jakieś lekkie może. Się trochę podratuję. Czemu to 46? Minus 9,5 na miocie. Strasznie pić się chce. Teraz trzeba troszeczkę śniegu natopić. Jak widać. Chłopaki jeszcze śpią. Trzeba być cicho. Kamp 4. 4350. I gdy słoneczko fajnie świeci, nadchodzi jakaś chmura, która pewnie zaraz na mnie zabierze. Delikatnie pruszy śnieg. To jest nasze królestwo, czy moje. Chłopaki mieszkają gdzieś indziej. To jest toaleta. Tam w tym dole jest jadalnia. No, a to mój zamek. Jest to dosyć duży kemp, dużo ludzi. A tamto mrowisko. To jest droga, którą jutro pójdziemy. Dzień 7, kamp 4, 5:30 w namiocie. No kurczę, to w śpiworze 23 stopnie, czyli temperatura optymalna. Jak widać, było zimnawo, bo tutaj kurczę są wszędzie dookoła. Powoli wstajemy, gdyż wyruszamy około godziny 8 w kierunku kampu 5, gdzie spędzimy, jeżeli będziemy się dobrze czuć, spędzimy noc, prześpimy się kilka godzin i uderzamy na tak szydowy. Droga do kampu 5, jeden z najbardziej stromych odcinków tej wycieczki. Jak widać, kemp Wondali. Tomaszek, Narcyz i jakaś trójka śmiałków podążająca za nami. Podali nasz kemp. Pięknie. Tam na szczyt. A tam ludzie przed nami. Fajnie byłoby już być tam, na przełęczy. Mieliśmy małą awarię. Narcyz zgubił śpiwór, odpiął mu się z plecaka, także musi dymać na dół. Dla nas jest to
przymusowa odpoczynek, przerwa. 15 minut później Narcyz wraca ze śpiworem. Współczujemy mu tej wycieczki, żeby nie było to miłe. Osob im ukazał się kamp piąty, czyli high camp. Reszta mieścił już ledwo nogami po włocza. Oj, prawie. Teraz czeka na założenie namiotu, zrobienie żarcia, przygotowanie się na jutro. Jutro wcześniej rano idziemy tam. Kamp czwarty, życie kwitnie. Powoli zbieramy się do w nasze bety. Śpimy w trójkę w tym wielkim namiocie dzisiaj. Mnie osobiście było ciasno. Leon, jak będzie chrapał, to go wyślemy do przedpokoju. Ja będę spał w twoich nogach, więc nie pokoju. Okno pogodowe jest jutro. W niedzielę musimy się stąd zawijać, także... Także, kurde, no nie ma wyjścia. Jutro summit day. Mam nadzieję, że troszeczkę dojdziemy do siebie i będziemy mogli wieczorkiem nagrać kolejną sesję z uśmiechniętymi ryjami, spalonymi słońcem, ale szczęśliwymi po tym, jak zaliczymy szczyt. Tak wygląda Tomaszek. Tomaszek Kalinowski. Nigdy w życiu tak się wyglądał. Wystarczyło, że 7 sztuczni zapierdziela pod górę z 50 kg na plecach. Pod stromą górę do dzisiaj zrobiliśmy przewyższenia ponad 3000. Tak wygląda Piotruś. Piotruś zawsze dobrze wygląda, ale trzeba go podpisać, że to jest cechowski, bo w ogóle jest niepodobny. A teraz uwaga najważniejsza. Tomaszek, połóż się. Taki mamy widok za oknem od tygodnia. Za każdym razem w obozie widzimy coś podobnego, albo jeszcze lepiej. Po prostu żyć nie umierać. Żeby ta temperatura tylko miała 50 stopni więcej. Droga na szczyt jest naprawdę ciężka. Każdy ruch to jest taki wysiłek. Tam jest szczyt, ale czekamy w kolejce. Szaleńcy z latami. Wszyscy czekamy w kolejce. Widzicie tam? Ostatnie podejście. Zrobiła się kolejka. Piękne widoki, co? Czad. Tutaj też dalej nie mogę podejść, bo jest nawis i serak. Jak podejdę tutaj dalej, to spadnę razem z tym śniegiem. Tak jak widać, została już niedaleko, tam gdzie ten gościu, to jest Mount McKinley, czyli Denali. Jak zapowiadałem, tak jest. Pochodzimy do szczytu. Widać ludzi, którzy już pewnie na szczycie sobie odpoczywają. Szczyt jest za zakrętem.
biało-czerwoni. No chodź na narcyz. Ameryka pod nami. Chłopaki zjechali Mount McKinley. Prawda. Niesamowicie są. To schodzimy w dół. Mamy małe problemy. Narcyz ma naświetlone oczy, nic nie widzi. Pracy jest o tyle kiepska, że mamy jakieś 6 godzin do kempu, a droga w pewnych momentach jest naprawdę ciężka. Tak wygląda kemping. Po pierwszej rano tak wyglądają moi współtowarzysze wyprawy. Dudek opił się po drodze. Tomasz. Hello. Zobaczymy, tam jest wschód słońca albo zachód, nie wiem dokładnie. Zachód. Bardzo ładne niebo. Nart jest tutaj. A tak wyglądam ja. Wyszliśmy o 10 rano. Wyszliśmy. Narcyz! Tam! Damy znajdziemy. Tam! Cisza, nie po śmierci organizmu. Narcyz! Ja nie cię chyba dorzucę, wiesz? Gdzie idziesz? Dobrze, niech pójdzie. Może to wygląda. Tu jest nasz namiot, to jest nasz namiot, tutaj, ten. Czy nie dorzucasz? Przykład zmęczonego narcyza, który położył się w opakowaniu, nawet uprzęży nie zdjął. Okej, nadeszła chwila prawdy. Rzeczywiście nie bardzo pamiętałem wczorajszy wieczór. Natomiast na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo jak to jest z tym Piotrem. On czasami daje taką sensę, że wylatuje się z namiotu. Śpi się więc uprzęży. Ale niestety nie zapiąłem się. Miałem się zapiąć do niego. Przyznaję się, spałem również w bodkach. W bodkach. No nie pamiętam jak to było, że odpłynąłem i ich nie zdjąłem. Za to mój śpiwór w tej chwili zastąpi w 100% ten termos, który miał gromadzić zapach. Powrót z piątki do czwórki. Najbardziej niebezpieczne odcinki. Jak widać jest dosyć duży trafik, ludzie idą pod górkę. Nie wiem po co pogoda nie rozpieszcza w tym momencie. My powoli ewakuujemy się do czwórki, gdzie prawdopodobnie spędzimy noc. Jutro w dół, jeśli dobrze wszystko pójdzie, może uda nam się dotrzeć do base campu, gdzie z awionetką wrócimy do Talkitny. Poręczówki zawieszone, co bardzo ułatwia sprawę. Ekipa tam przed nami. Cały czas są praktycznie od przedwczoraj. Wczoraj, dzisiaj idziemy razem. Początek trasy, problemy z sankami. Są przerąbane, żeby je ustawić tak, żeby nie leciały z górki. Teraz sanki ciągną mnie, a nie odwrotnie.
Narcy nam w ogóle obiecał, mi się w ogóle śniło, że Narcy zrobił dzisiaj pyszne śniadanie. O tak. Jajeczka, cebulka nieprzypieczona. Dziś, proszę Państwa, będzie z jajeczko z cebulką. Wszystko ze śniegu. Bardzo ładnie ugotowane. Do tego również gotowany śnieg z odrobiną cukru i postraszony herbatą. Będzie również gotowany śnieg do umycia. Cieszymy się ze zwycięstwa. Dosyć, że żeśmy zdobyli z górę. Jeszcze wykopaliśmy króla piwa. Tak zmarzone, że się nie pieni. Przedaj starszego. Panowie, piję za sukces wyprawy Reaching New Heights. Osiągnęliśmy nowy poziom. Lecieliśmy. Na nie czuć, kurczę, liofilę. O kurczę. Nie jest jeszcze pełnia smaku, ale jest odpowiedź. Zbiórka narodowa. Będziemy odśnieżać pas startowy. Miejmy nadzieję, może nasz jutro nawet dzisiaj wylecieć. Tomasz Zwarty gotowy. Narcyz będzie jechał na podwójnym gazie. Ja wam taką jamę wykopałem ładną. A tu się okaże, że trzeba będzie jeszcze zwijać ten namiot. Uwijanie pasa startowego. Został sam Narcyz, jak widać. Dookoła wszyscy się rozeszli. Sam. Pięknie. Ale chyba coś cię boli. Chyba albo te dwa łyki piwa zaszkodziły, albo dalej cię trzyma choroba wysokościowa, albo ci boli kostka. Drugi samolot właśnie wylądował. I to jest ekipny atak. Jest, ja! Ja! Okej, okay, panowie, jedziemy! 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 Niestety ta mgła rozwiała nasze nadzieje i samolot będący już w górze, mając dosłownie tylko wylądować, zawrócił. Co nam zostało? No z powrotem rozstawić namioty. Odsikać to piwo, które było na wczoraj. No właśnie. Parę minut temu dostaliśmy informację, że mamy się wpakować i być gotowi do godziny czasu. Pogoda, jak widać, przyjaśnia się troszeczkę. Narcyz jednak w to nie wierzy i dalej leży. Bo ja chcę spać. Po prostu już kiedyś się spakowałem i zapeszyłem, więc teraz zostaję. Ewentualnie pójdziemy, jak zobaczymy samolot. A poza tym mi się to już podoba i już to zostanę. Zostajemy w takim razie, tak? Okej. Okay. Czyli znowu zbijamy namioty. Kiki to jest? Tak, to jest Kiki. No one są na niebiesko czerwono-białe.
złóżmy hołd, którzy zginęli podczas wspinaczki w okolicznych górach.